Dzień dobry, dzień dobry. Cześć Jasiu. Cześć Jacku, dzień dobry wszystkim. Tak, witamy w prawie najkrótszą noc, która za nas, która za chwilę przed nami, może tak powiemy. Najkrótsza noc, bo przesilenie letnie, tak? Czy wiosenne, jak to się nazywa fachowo? Ty jesteś specjalistką. Przesilenie letnie, najkrótsza noc w roku, kiedy to jakby słońce ostatecznie zwycięża ciemność i później cykl się odwraca. Tak. Aż do przesilenia zimowego, kiedy znowu ta jakby ciemność bierze górę i znowu ten cykl się zaczyna, że dnia zaczyna nam wtedy przybywać. Tak, czyli ta najkrótsza noc w roku ma najwięcej światła, wiadomo, no to chyba tak z 16 ponad chyba godzin słonecznych mamy w ciągu dnia wtedy, tak, i później krótką noc, tak mi się wydaje, ale to... Dokładnie, od wschodu do zachodu mija no, bardzo dużo czasu, coś koło 22 się dopiero zaczyna robić ciemno z tego, co kojarzę. Tak, i najlepiej chyba jeszcze nad morzem, bo tam wtedy właśnie najdłużej tego... najwięcej tego słońca i najdłużej mamy jasno. Ale skupmy się na tej nocy świętojańskiej, bo wiem, że coś wiesz o tym kwiecie paproci albo o tych wiankach, o przyszłym mężu albo czasami o przyszłej żonie, bo to też jest powiązane. Co i od czego zaczniemy? Od kwiatu paproci? Niekoniecznie. Zaczniemy od samej, jak to nazwałeś, nocy świętojańskiej. Ponieważ no, noc świętojańska to nie do końca jest noc świętojańska. Noc świętojańską jakby no, jest to związane ze świętem świętego Jana, czyli święto chrześcijańskie i to jest Wigilia tego święta, czyli noc 23 na 24. I to wcale, no to jest data stała. A to przesilenie letnie czasami bywa ruchome, no i wypada w tym roku bodajże 21 czerwca. I to jest ta popularna sobótka czy noc kupały. I to jest to święto zdecydowanie starsze od nocy świętojańskiej. Noc świętojańska jest jakby stworzona na bazie tego święta. Okej. Okay. I wtedy puszczamy, rozumiem, w tę noc te wianki, to znaczy dziewczyny puszczają, tak? Tak, oczywiście. Ten zwyczaj jest nawet bardzo chętnie kultywowany, bo to jest doskonała zabawa. Zbieramy różnego rodzaju zioła, takie złąki, jakieś, nie wiem, wroty, dziurawiec, no co znajdziemy. Robimy z tego wianek, do środka można włożyć świeczkę, można tej świeczki nie włożyć, dowolność, no i puszczamy po wodzie. Mhm. Dawniej było tak, że chłopcy się gdzieś tam dalej czaili na jakimś zakręcie i wyławiali te wianki. Oczywiście jak byli cwani, to sobie podpatrzyli, która dziołucha puściła który, żeby później nie było niesnasek, że oj, ty niedobry, wyłowiłeś nie od tej, co trzeba, ja cię porzucę. Mhm. Także... Okej, okay. I rozumiem, że później chłopak wybierał sobie ten wianek, czyli dziewczynę. Tak jakby, no. Ciężko stwierdzić, na ile do tego poważnie podchodzili, no bo dla nas teraz to się wydaje absurdem, że nie wiem, ktoś wyłowił mój wianek i ma być moim chłopakiem, no litości, szanujmy się. Ale powiedzmy te 1000 lat temu, jak to było trochę inaczej, no mogli do tego, jeżeli faktycznie ten zwyczaj gdzieś był kultywowany, tak. Bo takich stuprocentowej pewności od kiedy jest z tymi wiankami nie mamy. Mhm. Ale jeżeli był kultywowany w taki sposób, to mogli do tego podchodzić poważnie, ale to jest takie nasze gdybanie. No tak, ja myślę, że też chodziło o utratę wianka w nie do końca dosłownym, ale metaforycznym sensie, ale to może zostawimy sobie na bardzo późną noc, bo rozumiem, że to, co jest, tak jak to przed włączeniem powiedziałaś, to, co zostaje w lesie sobótkowym, zostaje w lesie sobótkowym i nikt o tym nie rozpowiada dalej, co tam się działo. No dokładnie, nasi słowiańscy przodkowie mieli troszeczkę inne podejście do niektórych kwestii, nie będę mówiła dosłownie do których, i było właśnie takie przyzwolenie, tam też są, no, są przekazy, które twierdzą, że do tego lasu się szło nago. No właśnie. No dzisiaj, jak spotka w lesie kogoś nagiego, no to co, no zadzwonimy na policję tak na wszelki wypadek. No tak, wtedy pytano o wianek, tak. Tak, i była to większa swoboda w tym zakresie. Tak. Generalnie kiedyś kobiety sobie mogły, te, powiedzmy 1000 lat temu, same wybierać też partnerów, mhm. I nie było w tym nic złego. Dopiero te czasy średniowieczne przyniosły to, że to ojciec wybierał córce tego partnera i że ta kobieta była tak jakby no, musiała chronić tą swoją godność. Wcześniej tego nie było. No nie było, tak. Ponoć kobiety wyrywały jakąś roślinę i jak wyrwały roślinę z ziemi i na przykład korzeń był długi, to znaczy, że partner też będzie wysoki.
Znaczy, to jest na zasadzie takiej, no, nie mamy pewności, czy coś takiego robiono, to jest też jak są przekazy na przykład dotyczące jakiejś magii, że nie wiem, czerwona świeczka do kultywowania magii miłości, czarna świeczka do czarnej magii, biała świeczka, jak mamy czyste intencje. No świeczka się wypali, no i tyle. Także z tym korzeniem myślę, że jest to na takiej samej zasadzie i że to już może być wymysł późniejszych czasów, no bo z tymi korzeniami, no to też jest w miarę logiczne, że jak na przykład, no nie wiem, mamy marchewkę, to ten korzeń będzie długi. No, kobiety raczej liczą na wysokich facetów, to by wszystkie marchewki szukały. Dobrze, ciekawa rozmowa. Marchewki tutaj, wianki, nago w lesie jesteśmy, proszę Państwa. To jeszcze zapytam Cię, Jasia, o te, nie o wianki, bo o wianki już pytaliśmy, ale o ten kwiat paproci. Bo co, jeżeli ktoś był spokojny, o czystym sercu i wszedł nago do tego lasu, to mógł zobaczyć kwiat paproci, co oprócz żony czy tam męża, w zależności od płci, to jeszcze dostawał jakieś bogactwo? Czy jak o co chodzi z tym kwiatem paproci? Znaczy z tym kwiatem paproci też przekazy były różne. Przede wszystkim ten kwiat paproci miał się objawiać nagle, no i miało się go zabrać do domu, on tam miał też gwarantować różnie, albo dostatek, jakoś szczęście, miłość, no generalnie zawsze wszystko, co pozytywne. W niektórych przekazach miał być on też chroniony przez wiedźmy, że trzeba było jakoś, no, uważać przy tym poszukiwaniu. To jest tak trochę, no, nie było filmów akcji czy przygodowych, to sobie stwórzmy własny film w lesie. Ale takie było to owianą tą aurą mistycyzmu, ale istnieje taka teoria, że to też jest taki późniejszy wymysł z tym objawiającym się kwiatkiem paproci, bo być może chodziło o paproć, która faktycznie kwitnie. A która paproć kwitnie? Przecież one nie kwitną, te paprotki moje w domu. No właśnie, taka paproć domowa ci nie zakwitnie. Paproć leśna, no wszyscy kojarzymy, taka ładna, rozgałęziona, często w lasach można ją spotkać. Ona też nie zakwitnie, więc w tym przypadku to jest mit. Ale jeżeli się nie mylę, to wyróżniamy 11 tysięcy gatunków paproci. No botanikiem nie jestem, więc tak szacunkowo ostatnio przeczytałam. No ale tych gatunków jest naprawdę dużo i nie każde wyglądają tak na chłopski rozum jak paproć. To nie jest na zasadzie, że jaki jest koń każdy widzi, bo tutaj jest de facto koza, która jest koniem w rzeczywistości, bo mowa o nasiężale, czyli paproci, które, no, mi ona bardziej przypomina babkę szerokolistną. Nie wiem, czy kojarzysz, Jacku, jak wygląda babka. Ona też wypuszcza, ma taki jeden, dwa listki i ze środka... Przepraszam. Tak, tak. Jeden, dwa listki i ze środka wypuszcza taki, jakby to nazwać, no po prostu taki patyczek, gałązkę zakończoną takimi bulwkami. I to jest właśnie ten kwiat paproci. Z tym, że nasiężał też nie rośnie stricte w lesie, on bardziej na obrzeżach lasów nie jest zbyt wysoki, więc też w wysokiej trawie, w wysokich innych paprociach by zaginął. I co ciekawe, nasiężał można znaleźć na Śląsku Cieszyńskim w Goleszowie. Dokładnie gdzie nie powiem, bo jest on pod ścisłą ochroną. W związku z tym, no, kiedyś należało się tym nasiężałem natrzeć. Więc jeżeli teraz tabun rozemocjonowanych nastolatek pójdzie, żeby znaleźć tego faceta i się natrze tym nasiężałem... Ale to te kobiety mają być nago, że tak wrócę cały czas do tej nagości w lesie? Nie. Obecnie odradzam ze względu na nieobyczajne zachowanie. Myślę, że policja by tutaj mnie ścigała, że zachęcam do takich zachowań, więc całkowicie ubrane. Ale kiedyś już dawniej też, no, nie było mowy, czy mają być nagie, czy mają być ubrane, ale miały się tym nasiężałem jakby natrzeć. To myślę, że być może chodzi o jakiś ówczesny odpowiednik feromonów, czy zwał jak zwał. Ale no, jak się znalazło ten nasiężał, trzeba się było tym natrzeć i wypowiadając wierszyk nasiąść żale, rwę cię śmiale. Pięcią palcy, szóstą dłonią, niechaj chłopcy za mną gonią. Po stodole, po oborze, dopomagaj, Panie Boże. Także tutaj, no, ingerencja boska w tym wierszyku wskazuje, że on już jest trochę późniejszy niż ta sama noc kupałem. No ale skądś ten nasiężał wzięli, więc być może faktycznie o to chodziło z tym kwiatem paproci. Skoro ten wierszyk ludowy, no, jest znany od dawna, nikt nie wie, kiedy się rozpoczął, czyli to jest prawdopodobnie jeszcze jakaś scheda naszych słowiańskich przodków. Pięknie połączyłaś to chrześcijaństwo trochę, już takie gwiazdki chrześcijańskie, z pogańską nocą
kupały, czy no nazwijmy to sobótki, czy tam jeszcze ładniej to inaczej nazwałaś. No i piękny ten wiersz był, to dobrze, to jak się spotkam gdzieś w lesie mówiącą taki wiersz o kwiecie paproci, to będę wiedział, że jest najdłuższa noc w roku. Właśnie znaczy, dziś. Jeżeli będę naga, to dzwoń na policję, bo znaczy, że nie z własnej woli. Proszę Państwa, tak sobie żartujemy właśnie, tak to jest, ale miejmy nadzieję, że nie spotkają Państwo nas nagich gdzieś tam w lesie się błąkających, oczywiście sobie żartujemy. Będziemy zbierać kwiat paproci, ewentualnie puszczać te wianki i wyrywać marchewki z korzeniami, żeby zobaczyć, jak będzie wyglądał nasz przyszły partner życiowy, tam mężczyzna lub kobieta. Czy jeszcze coś chcesz dodać, czy co będziesz robiła w tę noc świętojańską? Znaczy ja przypuszczam, że być może będę robiła jakieś warsztaty zrobienia wianków, bo to wszyscy lubią. Potem ten wianek na głowie prezentuje się naprawdę doskonale, a później z takiego wianka też można zrobić wiele rzeczy, jak się go zasuszy, bo on jest z ziół, a te zioła można przerobić chociażby na kadzidełka przeciwko komarom. O, no to ciekawe zastosowanie. Dobrze, no to w takim razie, proszę Państwa, odsyłamy do Joanny Świwy, która dzisiaj była w tekstach Stella. Jeżeli chcą Państwo czegoś więcej się jeszcze dowiedzieć. Do Wielkopolskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznych Leszy. Jeszcze raz, do czego? Jeszcze raz możesz powiedzieć? Do Wielkomorawskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznych Leszy. Okej, okay. Znajdę Was na Facebooku. Tak, na stronie internetowej też się pojawiają na bieżąco takie informacje. Ostatnio było też o Habernicy. Zapraszam do przeczytania. No zapraszamy. To zapraszamy, super. To w takim razie bardzo Ci dziękuję za miłą pogawędkę. Do zobaczenia i w nocy, i w dzień. I mam nadzieję, że ten kwiat paproci też nam się ukaże, bo jesteśmy cisi, pokorni i dobrego serca. Oczywiście. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dobrego tygodnia dla Państwa. Do widzenia.